Witam Cię, człowieku rozumny. Nazywam się Dawid Meszior, to jest program Sprawki Okiem Katolika. Dzisiaj w programie: konkretne postulaty niemieckiej drogi synodalnej i czy Kościół za nimi pójdzie. W trzecią rocznicę porozumienia w Abu Zabi papież ogłasza jej wielki sukces. Czy tak jest w istocie? Kolejna nasza wycieczka po globie. Jak ludzkość walczy z niebezpiecznym drobnoustrojem? W jakim stopniu negatywne doniesienia ze świata powinny nas stresować? Zanim przejdziemy do rzeczy, standardowo bardzo dziękuję wszystkim, którzy wspierają finansowo rozwój tego programu. Tutaj nie ma reklam. Pan YouTube wydaje się nie lubić tych filmów, albo przynajmniej uznawać, co jest w sumie dla mnie zaszczytem, że warto je w ten pośredni sposób cenzurować, bo to jest ukryta forma cenzury. Jeżeli jest ktoś jeszcze, kto w odróżnieniu od pana YouTube'a lubi te filmy i uważa, że dobrze, żeby ten program się rozwijał, żeby ten kanał się rozwijał i chciałby zostać patronem mojej pracy publicystycznej, to szczegóły, jak można to zrobić, znajdują się pod filmem. Jeszcze raz wszystkim bardzo, bardzo dziękuję. Teraz przechodzimy do rzeczy. Niemieckie Zgromadzenie Synodalne w minioną sobotę, trzy dni temu, 5 lutego, przyjęło kilka dokumentów, które teraz ma zamiar przedstawić papieżowi jako takie oficjalne stanowisko Kościoła Niemieckiego, niemiecka wizja na przyszłość Kościoła katolickiego. Zdecydowana większość biskupów w Niemczech i świeckich podobno poparła dokumenty zawierające różne takie ważne postulaty, np. zniesienie celibatu, dopuszczenie stosowania antykoncepcji, dopuszczenie aktywności homoseksualnej oraz pozamałżeńskich stosunków seksualnych. Święcenia kobiet, święcenia nie mężczyzn tak właśnie tam było napisane takie powiedzmy sobie genderowe. Pojęcie, czyli święcenie nie mężczyzn. To ma być teraz no, ważna rzecz w rozwoju Kościoła Katolickiego w przyszłości, Kościoła Katolickiego na świecie. Postulaty tego zgromadzenia zawierają prośbę o ponowną ocenę i rewizję dotychczasowej nauki i praktyki Kościoła Katolickiego. W tekstach tych przedstawia się taką argumentację, że postęp naukowy, zmiany społeczne, jakby nowa wiedza o człowieku, o jego seksualności również. To jest coś, co powinno wpłynąć na zmianę doktryny kościoła, bo to wymaga jakby nowego spojrzenia na wszystko. Doktryna była ustalana w czasach, kiedy człowiek nie miał takiej szerokiej wiedzy, powiedzmy na temat, na temat człowieka, społeczeństwa, nauki itd. Na przykład o temacie homoseksualizmu piszą tam w ten sposób. Odkrycia ze studiów biblijnych i humanistycznych pomagają nam poszerzyć i wyostrzyć nasz pogląd na homoseksualizm. Odkrycia te sprawiają, że konieczna jest ponowna ocena homoseksualizmu. Kościół niemiecki nie jest tutaj sam. W listopadzie zeszłego roku kościół meksykański, Zgromadzenie Synodalne w Meksyku, powiedziało, że gender to jest temat, na którym trzeba się pochylić. I tak naprawdę ta ideologia, powiedzmy, nie kłamie. Żaden jakby z pasterzy, który głosi takie brednie, różne brednie o homoseksualizmie, o święceniach kobiet, i tak dalej, o tym, żeby może nie mężczyzn też dopuszczać do kapłaństwa, cokolwiek tutaj to miałoby oznaczać, nie spotyka się z oficjalnym potępieniem ze strony Watykanu. To jest taki niestety smutny znak tych naszych czasów. Nie ma świętego oficjum, które zniknęło po Soborze Watykańskim II. Teraz tak naprawdę, no niby są jakieś instytucje w kościele, które mogłyby się wypowiedzieć, ale chyba to jest już praktyka martwa. Nie słychać tego, żeby oficjalnie. Kościół wydawał teraz jakąś, jakieś, jakąś decyzję, że tam powiedzmy, pobłądzili i tam pobłądzili, i zakazuje się głosić tak, oraz zakazuje się głosić tak. Tak naprawdę coś, co jest jedną z krytycznych funkcji Kościoła, żeby bronić doktryny, bronić swojego nauczania. Zaczyna być chyba troszeczkę wolna amerykanka. I co więcej, niestety, chyba wygląda na to, że papież osoby, które takie mądrości głoszą, wynosi na coraz to wyższe stanowiska w Kościele. Zwłaszcza jeżeli chodzi o funkcje w tak zwanym procesie synodalnym, o rolę, jaką te osoby, właśnie mądre, postępowe, progresywne, mają odgrywać w procesie synodalnym, który ma z kolei odnowić Kościół. Na przykład sprawozdawcą generalnym synodu o synodalności został przewodniczący Komisji Konferencji Biskupów Unii Europejskiej, kardynał Jean-Claude Hollerich. Mówiłem już o nim chyba tutaj kilka razy co najmniej. Posłuchajmy, co ostatnio powiedział. Zapytany przez dziennikarzy o jego podejście do twierdzenia Kościoła, że akty homoseksualne są grzechem. Uwaga, uwaga! Uważam, że socjologiczno-naukowe podstawy tego nauczania nie są prawdziwe. Myślę, że nadszedł czas, abyśmy dokonali fundamentalnej rewizji doktryny. Czyli mamy te same mądre argumenty, które są w kościele niemieckim, że są jakieś odkrycia naukowe, jakieś czynniki socjologiczne, które mogłyby wpłynąć na zmianę doktryny. Czyli wynikałoby z tego wprost zeroidynkowo, logicznie, że Chrystus i apostołowie żyli w innych czasach, wobec czego to, co mówili, jest już troszkę nieaktualne. I teraz następcy, na przykład właśnie tutaj przewielebny Hollerich albo kardynał Marx w Niemczech, również, również postać dosyć taka teraz progresywna, która właśnie tak uważa, że Chrystus ok, pewnie apostołowie ok, ale to są ludzie z innych czasów. Teraz są inne czasy, więc trzeba zmienić ich nauczanie. Mówiąc na przykład wprost, święty Paweł miał nieaktualne podstawy socjologiczno naukowe i teraz mądrzy ludzie muszą jakby zaradzić temu problemowi. Bo właśnie chyba o tym się mówi za mało tak wprost. Święty Paweł w Słowie Bożym, bo Pismo Święte to jest słowo Boga, natchnione przez Boga, pomylił się, dlatego, że miał błędne podstawy naukowo-socjologiczne. Rozumiecie? Dobrze, że mamy kardynała Cholerisia, na przykład, osobę, jak widać, oświeconą, która może poznawszy już te nowe odkrycia naukowo-socjologiczne, cokolwiek to znaczy, zaktualizować nauczanie Chrystusa. Biedny pan Jezus nie orientował się za bardzo w tym, co się dzieje. Nie miał w, w ogóle smartfona, nie było wtedy. Ja nie wiem w ogóle, jak, jak oni mogli, jak apostołowie mogli funkcjonować. To było wszystko wtedy zbudowane. Wyglądałoby na to przynajmniej zgodnie z tym, co teraz mówi Kościół Niemiecki albo. Właśnie kardynał Choleriś, to było wszystko zbudowane na pewnym ograniczeniu myślenia. Objawienie nie miało smartfona, TikToka i Netflixa. Teraz to wszystko jest i możemy, korzystając z tych błogosławieństw, dostosować nareszcie tę troszkę taką, powiedzmy, zatęchłą już naukę, zatęchłą doktrynę, powiedzmy, do ducha naszych czasów. Kiedy to mamy już wiedzę naukowo-socjologiczną. Cokolwiek to znaczy, kochani, bo tak naprawdę mówiąc, to nie ma żadnej wiedzy naukowo-socjologicznej, która by cokolwiek miała zmienić. Ten bełkot natomiast brzmi dobrze, przyznacie. Natomiast wracając do, do meritum tej sprawki, Kościół niemiecki już oficjalnie zwraca się do papieża, żeby te postulaty, tam święcenie kobiet, nie mężczyzn, czy też zmiana, rewizja nauczenia kościoła dotycząca aktów homoseksualnych, żeby trochę świętego Pawła, tam powiedzmy, przywołać do porządku. To zostaje teraz przedstawione papieżowi. Będzie prawdopodobnie w najbliższych dniach, i warto obserwować, jak Watykan zareaguje. Czy jakby droga synodalna, niemiecka droga synodalna, pozostanie niemiecka, czy może już stanie się, powiedzmy, bardziej ogólnoświatowa. Niemcy to w ogóle jest miejsce, z którego naprawdę interesujące rzeczy dla Kościoła katolickiego się wywodzą. Oni dochodzą raz na jakiś czas do wniosku, że lepiej to wszystko jakby ogarniają. Dobrym przykładem był Marcin Luter. Marcin Luter w pewnym momencie stwierdził, że on lepiej jakby rozumie to wszystko, no i potężne zmiany za nim poszły, bo bardzo dużo dzisiaj ludzi na świecie chrześcijaństwo rozumie, że to co on mówił, to tam jest prawda. Co jest dramatem tak naprawdę dla całego chrześcijaństwa. Natomiast w przypadku Marcina Lutra chyba można powiedzieć, że cały jego pęd do zmiany Wynikało tak naprawdę z jego osobistych uwarunkowań. Z tego, co on tam sobie wygłówkował, zdaje się w wyniku swojego osobistego kryzysu moralności. Pytanie więc, czy to, co teraz Kościół Niemiecki, kardynał Marx, inne osoby w kościele niemieckim, które bardzo licznie teraz są za tym, za tymi wszystkimi zmianami, które będą postulować u papieża, czy przypadkiem, to chyba jest pytanie retoryczne, te postulaty. Które od niej wychodzą, również nie biorą się z jakiegoś kryzysu ich osobistej moralności. Wolą zmieniać cały kościół niż zmienić siebie. To jest, yy, trzeba przyznać, dosyć taki ruch no, odważny. Natomiast niestety, podobnie jak wtedy zdaje się Marcin Luther, no, nie był sam w tym swoim kryzysie moralności, więc to, co mówił, padało na podatny grunt. Identycznie teraz istnieje ryzyko, że Kryzys moralności na świecie i niestety również za murami Kościoła Katolickiego, czyli już w środku, jest tak duży, że te postulaty niemieckie również będą padały na grunt podatny. Daj Boże, żeby tak się nie stało. Myślę, że należy bardzo uważnie obserwować to, co się wydarzy w kościele w związku z ruchem w kościele niemieckim, z drogą synodalną niemiecką. W tej sprawce na razie tyle, idziemy do kolejnej. W miniony piątek papież Franciszek ogłosił wielki sukces. Swojego porozumienia z imamem islamu, które podpisał 3 lata temu. Przede wszystkim pozwólcie mi pozdrowić z sympatią i uznaniem wielkiego imama Ahmeda Al tayeba z którym dokładnie 3 lata temu w Abu Zabi podpisałem dokument o ludzkim braterstwie, pokoju na świecie i życiu razem. Pytanie: czy wszystko jest z tym w porządku? Bo ktoś mógłby zapytać, czego się tutaj czepiać? Jeżeli głowa Kościoła podpisuje dokument o braterstwie, o pokoju na świecie i o współistnieniu z wielkim imamem islamu, to czego się tutaj czepiać? Przecież pokój na świecie to na pewno jest coś, o co w jakimś stopniu warto zabiegać. Natomiast, kochani, okazuje się, przynajmniej zgodnie z tym, co mówią eksperci od prześladowań chrześcijan na świecie, że przez ostatnie trzy lata prześladowania chrześcijan w krajach, gdzie. Właśnie, jakby jest większość muzułmańska, no nie zmniejszyły się za bardzo po tym dokumencie, a wręcz przeciwnie. W styczniu tego roku wyszedł dokument opracowany przez Open Doors International, czyli taką instytucję, która również śledzi, w jaki sposób mają się chrześcijanie na całym świecie. I w 15 krajach, gdzie jest najwięcej prześladowania chrześcijan, naprawdę mają tam chrześcijanie niewesoło. Wśród tych 15 krajów jest 13 krajów, gdzie Właśnie no, jest większość muzułmańska. To jest bardzo ważne w analizie takich spraw, żeby myśleć po prostu chłodno i logicznie. Jeżeli papież teraz ogłasza triumf, bo mówi, że to jest naprawdę wielki sukces, że trzy lata temu podpisał z wielkim imamem taki dokument o braterstwie i mówi, że coś się udało, no to chyba warto by przedstawić jakieś informacje, z których by wynikało, jakie owoce przyniósł ten dokument. Dla chrześcijan w krajach muzułmańskich. Bo raczej, jeżeli chodzi o pokój na świecie, chyba na razie nie istnieją problemy, w których to w krajach chrześcijańskich następuje prześladowanie. Ale nie mówimy o takim prześladowaniu, że może w naszym, ktoś nazwie ksenofobicznym kraju, widzi się muzułmanina i się powie E ty, tylko chodzi tutaj o zabijanie, gwałcenie, niszczenie świątyń, przesiedlenia. Mówimy powiedzmy o takim prześladowaniu teraz. Bo oczywiście ktoś może się znaleźć, kto powie, że co, nie byłeś w małych miejscowościach w Polsce na przykład. Nie wiesz, co u nas, jak u nas się traktuje na przykład muzułmanów. No, ja bym jednak był za tym, żeby bardzo wyraźnie podkreślić, o czym w ogóle jest mowa. Więc powtarzam, mowa jest o zabijaniu, gwałceniu, przesiedleniu, burzeniu domów, wydziedziczaniu oraz o niszczeniu świątyń. I teraz, jeżeli trzy lata temu teoretycznie wydarzyło się coś wspaniałego, podpisując ten dokument, to może warto by pokazać owoce, bo skoro papież mówi, że jest to triumf, no to no, śmiem jakby wątpić w tym przypadku, czy papież rzeczywiście jakby dokładnie oddaje istotę tego zagadnienia. Przez ostatnie trzy lata los chrześcijan w krajach muzułmańskich pogorszył się, a nie polepszył. Wobec powyższego ten dokument raczej można by powiedzieć, chyba służy czemuś zupełnie innemu, niż temu, żeby naprawdę coś w tych relacjach na poziomie, powiedzmy, tego, żeby tam kogoś meczetą nie zabijać albo nie zastrzelić, bo jakby na innym poziomie trudno mówić o poprawieniu relacji, no bo jakim doktrynalnym, tu raczej nie. A więc jeżeli nawet na tym poziomie, żeby siebie tam, powiedzmy, nie zarąbać na śmierć, to na tym poziomie również nie następuje poprawa w wyniku tego wspaniałego porozumienia, które trzy lata temu głowa Kościoła Katolickiego podpisała z wielkim imamem islamu. Kochani, teraz może żeby najprostszymi słowami. Po stronie islamskiej rozgrywana jest gra przez bardzo, bardzo inteligentne siły. Te siły mają całościowe spojrzenie na rolę islamu od wielu, już kilkudziesięcioleci, co islam ma zrobić z światem postchrześcijańskim i ten jakby dokument niestety chyba się w to wpisuje. Całkiem niedawno, z okazji właśnie zbliżającej się tej trzeciej rocznicy podpisania tych porozumień oraz z okazji Światowego Dnia Braterstwa, które ogłosił papież Franciszek, w jednej z największych parafii w Paryżu odbyły się cztery godzinne rozmowy, jakby takie duże wydarzenie. Cztery rozmowy pomiędzy Kościołem Katolickim przedstawicielami a islamu. I to było wszystko w klimacie, że Maryja, najświętsza Maria Panna, jest mostem łączącym kościół katolicki z islamem. I potem można było przeczytać bardzo dużo różnych artykułów. Które właśnie mówią, że w dobie islamofobii warto uświadomić tych znowu ciemnych chyba katolików, że w Koranie jest o Maryi. I z tego miałoby wynikać, że jest most pomiędzy islamem a katolicyzmem, i to jest Maryja. Pod tymi artykułami, o których przed chwilą mówiłem, i też zaraz po tym wydarzeniu w Paryżu, gdzie tam właśnie była taka konferencja o dialogu, która mówi, że Maryja jest, jest tym mostem, pojawiały się pytania, czy fakt, że według, według muzułmanów Maryja, matka Chrystusa, jest teraz jakby żoną Mahometa w raju i tam z nim naprawdę oddaje się, jest jemu wiadomo, w pełni oddana, w pełni po kobiecemu oddana, czy to nie jest troszeczkę powiedzmy bluźnierstwo do tego stopnia doprowadzone, że ciężko mówić o tym, że to jest rzeczywiście most dla przynajmniej muzułmanów. Natomiast no to, to są głosy uciszane. To są głosy, które nie wpisują się w dialog pomiędzy chrześcijaństwem a, a islamem. Kochani, jest bardzo ważne, przynajmniej dla mnie osobiście, jeżeli ten kanał ma mieć jakiekolwiek sensowne owoce, żeby widzowie tego kanału mieli na tyle rozumne spojrzenie na sytuację, żeby nigdy nawet przez moment nie przeszło im przez myśl, że w tym jest ziarenko prawdy, że Maryja jest mostem pomiędzy islamem a Chrześcijaństwem. Więc z całego serca proszę o modlitwę za papieża, za Kościół Święty. Papież i Kościół zawsze potrzebują naszej modlitwy, natomiast teraz chyba w sposób szczególny. Wychodzą na jaw informacje, coraz bardziej się okazuje, że naprawdę no, Kościół jest w sposób cyniczny, dziurawiony. Ta łódź piotrowa, powiedzmy, maszty są łamane, burty są dziurawione. Fakt, że jest pewna niezatapialna część Kościoła katolickiego, bo bramy piekielnego nie przemogą, oczywiście, jest część niezatapialna. Natomiast z tego wcale nie wynika, że nie, można jej, że nie można tej łodzi piotrowej podziurawić, wywrócić troszeczkę, połamać maszty. No i według mnie ludzie, za którymi stoi olbrzymia inteligencja, ci związani z islamem, jak w przypadku Abu Zabi, wielkiego imama, śmiem, to jest moja osobista hipoteza. Wielki imam islamu. Trzy lata temu w Abu Zabi, po podpisaniu tego dokumentu o braterstwie i tam pokoju na świecie, w jakimkolwiek pomieszczeniu to się nie działo, po opuszczeniu tego pokoju prychnął. Po prostu to jest, to jest niewiarygodne, co się teraz dzieje. Także bardzo proszę o modlitwę za papieża, żeby zaczął kalibrować Kościół Święty znowu na temat zbawienia duszy człowieka i obrony doktryny Kościoła katolickiego. Kochani. To wszystko w tej sprawce idziemy do kolejnej. Mówiłem w poprzedniej sprawce, że powiem teraz o komunistycznej Partii Chin i Watykanie, natomiast może bardzo krótko, bo chyba, chyba już wystarczy na dzisiaj tych wesołych doniesień. Powiem o tym w najbliższych programach. W każdym razie bardzo krótko mówiąc, Watykan wycofał swojego ambasadora z Tajwanu i swoich dyplomatów z Hongkongu. No te informacje może trafić zupełnie przez przypadek, dlatego że Watykan starał się bardzo 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 po cichu to zrobić. Natomiast no teraz jest olimpiada w Chinach, więc dużo ludzi, jakby przy okazji, też bojkotu tych igrzysk, bo bardzo mało ludzi ogląda olimpiadę w Chinach. Można poczytać o Hongkongu, o Tajwanie. Co tam Chiny zamierzają, co robią, co można podejrzewać, że zamierzają zrobić. I w tym czasie Watykan wyciąga swojego ambasadora z Tajwanu, jednego z nielicznych ambasadorów, którzy tam, którzy tam byli, na którego Tajwan również bardzo liczył. Po prostu go po cichu wyciąga. Akurat ten, ten monsignore katalan zdaje się, nazywa się ten człowiek, został nuncjuszem apostolskim, teraz w Rwandzie. I miałem o tym szerzej mówić. Natomiast może dzisiaj wystarczy, powiem w najbliższym czasie. Dlaczego uważam, że Komunistyczna Partia Chin po prostu haki na Watykan? Wyglądałoby niestety na to, że po prostu są jakieś mocne dźwignie, przełożenie, że mogą coś wymuszać na Watykanie, co jest no trochę straszne, jak się o tym myśli. Teraz udajmy się w naszą tradycyjną wycieczkę po globie, miała być w zeszły piątek, ale tam weszła ta rozmowa z księdzem profesorem Dariuszem Oko, i teraz zrobimy ją dzisiaj. Spójrzmy, co dzieje się na naszym ukochanym globie w związku z olbrzymim zagrożeniem ze strony niedobrego drobnoustroju. Nowa Zelandia. Nowa Zelandia kolejny raz zaostrza restrykcje. Tym razem z uwagi na wykrycie 9 nowych przypadków w regionie Nelson-Marlborough. Z powodu wykrycia tych 9 przypadków cały kraj jest traktowany jako strefa czerwona. Maski trzeba nosić w miejscach publicznych oraz korzystając z transportu publicznego. Obowiązek przyjęcia cudownego eliksiru obejmuje wszystkich pracowników służby zdrowia, oświaty, służb oraz osób pracujących w usługach, które wymagają cudownego eliksiru czyli pracownicy restauracji, barów, siłowni czy firm organizujących imprezy. Do kraju osoby z zagranicy wpuszcza się tylko w wyjątkowych okolicznościach. Za takie okoliczności nie została uznana sytuacja nowozelandzkiej dziennikarki, która jest w ciąży. I z powodu tej ciąży chciała wrócić do kraju z Afganistanu, w którym pracowała. Nowozelandzkie władze odmówiły jej wlotu do własnego kraju, stwierdzając, że nie wypełnia przesłanki bardzo ważnego powodu. Dziennikarka została więc zmuszona do powrotu do Afganistanu. Alibowie zapewnili ją o tym, że może spokojnie przebywać na terenie ich państwa oraz że w każdej sytuacji służą jej pomocą. Przyszła mama bała się jednak rodzić w kraju, w którym śmiertelność okołoporodowa jest bardzo wysoka, a wiele szpitali nie ma nawet elektryczności. Dopiero po nagłosieniu sprawy w mediach i silnej krytyce rządzący zmienili decyzję i dziennikarkę potraktowali na drodze wyjątku. Tego szczęścia nie mają za to mniej wpływowe osoby, ponieważ zgodnie z najnowszymi zapowiedziami, nowozelandzkie granice zostaną całkowicie otwarte dopiero w październiku. Kanada Trwa wielki protest konwoju wolności, o którym mówiliśmy w poprzednim odcinku sprawek. Zbiórka na rzecz konwoju wolności zebrała już 10 milionów dolarów, jednak portal GoFundMe wypłacił z tego dopiero 1 milion. Reszta pieniędzy jest zamrożona. Stało się tak w związku z naciskami i groźbami pozwów ze strony kanadyjskich władz. Operator zbiórki uznał, że nie może przekazać pieniędzy na demonstrację, podczas której dochodzi do przemocy i innych bezprawnych działań. Pozostałe 9 milionów przekaże zatem na organizacje niezwiązane z konwojem wolności lub zwróci je darczyńcom. Na razie władze federalne nie idą za bardzo na rękę. W niedzielę ogłosiły stan wyjątkowy w Odstawie: każda osoba, która będzie próbowała przekazać w jakiejś formie wsparcie dla manifestujących, zostanie aresztowana. Kanadyjski minister transportu Omar al gabra oświadczył kilka dni temu w mediach, że rząd rozważa wprowadzenie międzyprowincjonalnego obowiązku przyjęcia cudownego eliksiru oznaczałoby to, że aby przemieszczać się pomiędzy kanadyjskimi prowincjami, trzeba będzie posiadać certyfikat. Z drugiej strony protesty kierowców ciężarówek dodały odwagi niektórym prawidłowym politykom, którzy dotychczas siedzieli cicho i bez większego sprzeciwu wprowadzali decyzję rządu federalnego. Na przykład premier kanadyjskiej prowincji Saskatchewan, Scott Moe, wyrażając poparcie dla konwoju wolności, oświadczył, że jego prowincja odejdzie od paszportów eliksirowych. Częściowo protestów wystarczyły się również lewicowe władze w Quebecu, gdzie wycofano się z pomysłu wprowadzenia opłaty za nieprzyjęcie magicznego eliksiru. Władze oświadczyły, że nie będą wprowadzały tej opłaty, ponieważ nie chcą dzielić mieszkańców. Pomimo tych deklaracji wprowadzone są jednak inne ograniczenia. Od niedawna w Quebecu osoby bez paszportu eliksirowego mogą robić zakupy w dużych sklepach tylko w towarzystwie Strażnika Zdrowia czyli pracownika, który będzie nadzorował każdy ruch klienta. Osoby które nie przyjęły cudownego eliksiru, mogą w sklepach wielkopłaszczyznowych skorzystać jedynie z usług aptecznych. Strażnik zdrowia będzie pilnował, aby przypadkiem nie kupili bułek czy masła. Swoje poparcie dla konwoju wolności wyraziły niektóre znane osobistości, np. Donald Trump czy Elon Musk. Elon Musk napisał na swoim Twitterze: Kanadyjscy tirowcy rządzą, oraz CB Radia są wolne od rządowej medialnej kontroli. Protestujących bardzo aktywnie wspierają Polacy mieszkający w Kanadzie. Na przykład, te panie przywiozły dla kierowców 1550 polskich kiełbas, setki pączków i polską wódkę. Czemu to robicie? Ponieważ ich popieramy. Przyjechaliśmy z komunistycznego kraju i przyszłyśmy tutaj, ponieważ nie chcemy ucisku. Chcemy żyć w wolnym kraju. Przez ostatnie dwa lata żyliśmy jak więźniowie. Nakazano nam zostać w domach, zakazano nam iść do restauracji czy do kościoła. To nieprawdopodobne, nawet w czasach komunizmu. Wtedy mogliśmy chodzić do kościoła, a tutaj nie możemy. Więcej tego nie wytrzymam. Będę tu przychodzić co 2-3 dni, aż to się skończy. Konwój wolności stał się inspiracją dla całego świata. W Australii, dla przykładu, podobny ciężarówkowy konwój udał się pod budynek parlamentu, gdzie był wspierany przez setki protestujących. Podobnie tutaj, portal GoFundMe wstrzymał zbiórkę pieniędzy dla kierowców. Podobny protest planują również kierowcy ciężarówek ze Stanów Zjednoczonych. Wielkim korporacjom to nie w smak, a więc Facebook błyskawicznie usunął szybko rosnącą grupę zrzeszającą zwolenników amerykańskiego konwoju. O tym jak zyskała 137 tysięcy członków Stany Zjednoczone. Zajrzyjmy do Nowego Jorku. W Nowym Jorku za przyjęcie eliksiru można otrzymać 100 dolarów. Doprowadziło to do tego, że biedni mieszkańcy miasta podają fałszywe dane osobowe, aby móc kilka razy z kolei przyjąć eliksir i kilka razy z kolei otrzymać pieniądze. Jest to o tyle proste, że nie wymaga się od nich okazywania dowodu tożsamości. W punkcie eliksirowym podaje się po prostu inne dane. Jest więc coraz więcej biednych ludzi, którzy przyjęli kilka, nawet kilkanaście porcji cudownego eliksiru w ramie. Austria Wracamy do Europy. Pomimo luzowania restrykcji na całym świecie, w Austrii nie zrezygnowano z wprowadzenia prawa nakładającego obowiązek przyjęcia eliksiru na wszystkich obywateli. Silnym wsparciem do władzy okazują się katolicy hierarchowie. W indywidualnych wypowiedziach biskupów słychać wyrazy poparcia dla decyzji rządzących. Arcybiskup Wiednia, kardynał Christoph Schönborn zwolnił ze służby jako kapelana policji diakona Uwe Eglau, Wcześniej kardynał publicznie potępił diakona za publiczne wyrażanie opinii na temat ostatnich działań władz. Pod silnej nadgonki medialnej, czyli prania mózgu, która za całe zło świata obarcza osoby, które nie przyjęły magicznego Elisiru, Pewien pan, 47-latek w Austrii, groził publicznie z bronią w ręku, że zastrzeli wszystkich, którzy nie przyjęli magicznego eliksiru, bo tak bardzo pragnie już wrócić do normalności. Niemcy. W Niemczech gotowy jest już projekt ustawy wprowadzającej powszechny obowiązek eliksirowy. Aktualnie odbywa się parlamentarna debata nad jego wprowadzeniem. Jeżeli cudowny eliksir stanie się obowiązkowy. To rząd zapowiada, że będzie miał możliwość wstrzymywania zasiłków dla bezrobotnych, którzy nie przyjęli tego cudownego preparatu. Już teraz też zmieniono definicję osoby w pełni wyeliksirowanej. Nie jest już nią osoba, która przyjęła jedną dawkę eliksiru firmy Johnson Johnson. Tym samym te osoby z dnia na dzień straciły prawo do pójścia bez dodatkowego testu, np. do kina czy restauracji. Osoby takie po przyjeździe do Niemiec nie są także zwolnione z kwarantanny. Aby odzyskać status osoby w pełni, Wyszprecowanej osoby te muszą przyjąć kolejną porcję cudownego preparatu. Bawaria. W małej miejscowości Erlangen niemiecka policja przeprowadziła najazd na szkołę, w której uwaga dzieci nie miały założonych maseczek. Około 35 w pełni umundurowanych i uzbrojonych policjantów dokonało szturmu na budynek szkoły. Uciekające przed nimi dzieci zostały schwytane i umieszczone w osobnym pokoju, tak aby nie miały kontaktu z rodzicami. Następnie każde z dzieci było przesłuchiwane przez 4 godziny. Niezarejestrowana szkoła została założona przez rodziców, którzy chcieli chronić dzieci przed skutkami surowych restrykcji nakładanych przez rząd. W jednocześnie w całych Niemczech odbywają się coraz liczniejsze protesty, co nie podoba się władzom. Na przykład burmistrz Ostfildern, Christoph Bolej, zakazał spacerów organizowanych przez przeciwników sanitaryzmu. W razie łamania zakazu burmistrz zagroził użyciem środków przymusu bezpośredniego, w tym użycia broni. Burmistrz oznajmił, że nie widzi łagodniejszych metod. Katar. Katarze dopiero od lutego, nie osoby mogą wchodzić do świątyń i centrów handlowych. Podczas zgromadzeń w prywatnych domach nadal może zbierać się tylko 10 osób, które nie przyjęły cudownego preparatu. Można też, uwaga, biegać, spacerować i jeździć na rowerze. Od lutego nastąpiło także wielkie otwarcie katarskich toalet publicznych. W pojazdach mogą przybywać maksymalnie 4 osoby, wliczając w to kierowcę. Katarzyscy katolicy sprzeciwiający się surowym restrykcjom w czasie najsurowszych restrykcji pozbawieni byli w większości przypadków wsparcia ze strony swoich proboszczów, którzy posłusznie realizowali politykę państwa. Przykładowo katolicka parafia Matki Bożej Różańcowej zdecydowała, że do kościołów nie będzie wpuszczać osób, które nie przyjęły cudownego preparatu. Zakaz wchodzenia na teren świątyń objął również dzieci poniżej 12 roku życia. Na koniec wiadomość, powiedzmy, dobra, wiele państw zaczyna się otwierać. Po Wielkiej Brytanii otwiera się również Dania. Także Litwa, Francja, Szwajcaria czy Włochy podejmują pierwsze kroki w celu luzowania restrykcji. W Czechach sąd zmusił rządzących do zniesienia obowiązku pokazywania certyfikatów eliksirowych. I na koniec, kochani, taka myśl. Wszelki, wszelki opór przeciwko temu samemu nonsensowi ma sens. Na końcu, kochani, chciałbym się podzielić z wami pewnym swoim przemyśleniem. Które zrodziło się we mnie w ostatnich dniach. W komentarzach pod moimi filmami coraz rzadziej, bo widać następuje albo pewne przyzwyczajenie do tego, czego można się spodziewać na moim kanale, albo naturalna selekcja widzów. Jak ktoś nie chce słuchać tego, to po prostu nie wchodzi na te filmy. Natomiast zdarzają się komentarze, że jest dużo negatywnych informacji. I teraz, aha, czasami się pojawia, że skoro już podajesz te informacje, to napisz, co dalej, co robić, jakbym, jakbym ja wiedział co należy dalej robić. Mam pewne swoje przemyślenia, swoje hipotezy, ale nie poczuwam się do tego, żeby mówić światu, co świat powinien zrobić. Natomiast takie postawy nauczyłem się już jakiś czas temu i wierzę w nią, że należy mówić prawdę nie kalkulując, czyli fakt, że ja nie wiem teraz, co dalej nie jest jeszcze jakby dowodem na to, że powinienem nie mówić tego, co postrzegam i co czuję jakby w obowiązku, żeby mówić. Natomiast moje przemyślenie brzmi tak. Sprawy, o których tutaj mówię i sprawy, o których ogólnie mówi się w mediach, we wszystkich mediach, to są sprawy makro, czyli ktoś opisuje zjawisko, które się ogólnie dzieje makro. I teraz ktoś pisze, to go przeraża, albo to jest straszne, albo to jest przygnębiające. Człowiek powinien, moim zdaniem, skupiać się na tym, co jest mikro, czyli jego życie, jego dusza i dusza jego najbliższych. Oczywiście w drugiej kolejności troska. O makro jest bardzo ważnym, bardzo ważnym zadaniem w ogóle społecznym, ważnym zadaniem człowieka, żeby troszczył się, modlił się o, o makro, o cały kościół, o całą ojczyznę. Natomiast w pierwszej kolejności jest mikro. I ja nie rozumiem, dlaczego dla kogoś w skali mikro, czyli w skali, mój kochany widzu, Twojego życia, Twojej duszy, Twojej sytuacji i sytuacji Twoich najbliższych, miało być bardzo przerażające to, że skala makro, Chwilowo wygląda, zdaje się, nie najweselej. Bo nie należy się, według mnie, bać powiedzieć, że w kościele katolickim obecnie jest sporo niejasności. Trudno znaleźć nauczanie konkretne, trudno tak naprawdę uchwycić, gdzie jeszcze ktoś zachowuje doktrynę, jakby w całości, żeby przedstawić, co to jest doktryna, gdzie są autorytety, których warto słuchać. Tydzień temu był wywiad z Aleksandrem Czuguelem i on tam sam z siebie powiedział, myśmy się wcześniej nie umawiali, to była bardzo spontaniczna rozmowa, że ciężko jest mu, bo kiedy trafia na kogoś, kto chciałby się nawrócić, no to on mówi, wróć do kościoła katolickiego. Natomiast ten go pyta, okej, okay, to gdzie, do której parafii, jak wrócić? I sam Aleksander Czuguel, znana postać, więc ja nie jestem człowiekiem, który wymyślił jakby, że jest kryzys, mówi, że nie bardzo jest go to odsyłać. Bo większość księży, przynajmniej w kościele austriackim, to moderniści i oni nie będą w stanie, to nie jest pobożny ksiądz, który będzie w stanie dobrze poprowadzić duszę tego człowieka. Natomiast zaraz, żebym nie zgubił wątku, w skali makro teraz nie jest za wesoło. Natomiast nie widzę najmniejszego powodu, żeby to Ciebie przerażało na płaszczyźnie osobistej, bo w skali mikro masz nadal wolność wewnętrzną, masz nadal władzę. To znaczy, władzę może ci zabrano przez, przez uzależnienie ciebie od czegoś, wtedy masz mniejszą władzę, ale no, teoretycznie człowiek ma pełną władzę nad swoimi decyzjami, nad swoimi myślami, nad tym, co wybierze. Więc w skali mikro, no, nikt tobie narzędzi zbawienia, przynajmniej w Polsce, z tego, co, co mi się wydaje, nie zabrał. Więc tak naprawdę, jeżeli postawisz zbawienie swojej duszy jako priorytet, no to jesteś bezpieczny. Tylko musisz szukać prawdy, nie kalkulować, nie oszukiwać samego siebie, bo coraz częściej ludzie tak naprawdę lgną do tego, co wolą, żeby było prawdą, bo to się im wydaje bezpieczniejsze. To jest złudzenie. No, najbezpieczniejsza jest prawda, niezależnie od tego, czy ona w tym momencie wygląda zachęcająco, czy nie zachęcająco. Śpieszę uspokoić ciebie, mój widzu, że w skali mikro, w skali twojej duszy, twojej relacji z Jezusem, to jest trochę modernistyczne już określenie, relacji z Jezusem, ale twojej więzi z Jezusem, to na pewno jest bardzo, bardzo katolickie pojęcie, twojej więzi z Jezusem i twojego przestrzegania przykazań i twojego korzystania z sakramentów i twojego uświęcania własnej duszy, wszystko jest dla ciebie dostępne i wszystko jest bezpieczne. W skali makro można to obserwować i mówić, ło, ale sztorm, ale sztorm, no i tyle, ile człowiek jakby ma sił, żeby pomagać, żeby ten powiedzmy sztorm opadał, albo przynajmniej żeby łódź piotrowa, która płynie przez ten ocean, e, jeśli by użyć takiego powiedzmy, takiego, takiej przynośni, e, żeby ona e, była umacniana, a nie ciągle de dewastowana, bo jej część w środku jest niezatapialna. To, to jest pewne. Natomiast może być podziurawiona, może być piękna, wielka i, i bezpieczna, i jak najwięcej łowić tych powiedzmy rozbitków, którzy tam pływają po tym oceanie, to tak, to każdy powinien jakby chyba wyczuć, w jakim stopniu on ma pomagać w skali makro. Modlitwa to chyba jest obowiązek każdego katolika, również o skalę makro, o kościół, ojczyzny i tak dalej. Natomiast martwić się tak naprawdę, martwić się i drżeć, to należy tylko o zbawienie własnej duszy. I tu naprawdę. Z jednej strony trzeba oczywiście bardzo się o to troszczyć, żadnej pewności, nigdy zbyt nie chojraczyć, natomiast y, czym innym jest troska o zbawienie własnej duszy, naprawdę olbrzymia, a czym innym jest jakby paniczny lęk przed tym, co się dzieje na świecie. Bo to, co się dzieje teraz, jakby na świecie, również z kościołem, jest naprawdę dobrym powodem, żeby łuski z oczu opadały i żeby człowiek naprawdę już poczuł wewnętrzną potrzebę, żeby lgnąć do prawdy. Szukać jej i do niej lgnąć. Mam nadzieję, że to, co powiedziałem, nie wyszło jakoś bardzo chaotycznie. Kochani, zbliżaliśmy się zdaje się do końca tego odcinka. Jeżeli, mój drogi widzu, ten odcinek Ciebie jakoś zbytnio nie zniechęcił, uważasz, że dobrze, żeby ten program się rozwijał i chciałbyś wesprzeć go finansowo, to zachęcam do tego, a na pewno nie będę Ciebie zniechęcał. Może tak. Szczegóły, jak można to zrobić, znajdują się pod filmem. Jeszcze raz dziękuję wszystkim, którzy wspierają finansowo rozwój tego programu. Kochani, to by było wszystko na dzisiaj. Kolejny program sprawki Okiem Katolika, jeżeli Pan Bóg pozwoli, już w ten piątek. Człowieku rozumny. Trzymaj się, nie łam się i bardzo, bardzo Ci dziękuję za Twój czas. Na razie.